Robert Lewandowski wypowiedział się na temat Eriksena i tego incydentu, który miał miejsce. Więc Eriksen, który zasłabł, no, mówi się o ataku serca. Co na ten temat sądzi Robert Lewandowski? Słowa wsparcia, otuchy przekazał w mediach społecznościowych o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywdę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Robert Lewandowski wypowiedział się na temat sytuacji, która miała miejsce podczas meczu Dania kontra Finlandia. No wiemy o tym, bo przecież ta informacja zelektryzowała nie tylko kibiców, ale też dowiedzieli się praktycznie o tym wszyscy ludzie przez serwisy informacyjne wiemy o tym, że Kristen Eriksen stracił przytomność, miał zawał serca na szczęście przywrócono akcję serca, trafił do szpitala bardzo dobrze, że tutaj wszystko skończyło się dobrze, że żyje i tak dalej, natomiast właśnie głos w całej tej sprawie zabrał Robert Lewandowski który na swoich mediach społecznościowych a dokładnie na Twitterze napisał w ten sposób, cytuję oglądanie scen z meczu Dania-Finlandia było dla nas wszystkich niepokojące dobrze słyszeć, że Eriksen jest w stabilnym stanie Szybkiego powrotu do zdrowia Christian. Tak napisał na Twitterze Robert Lewandowski. Tak, i też jeszcze dodał symbol związany z modlitwą, właśnie w tym wpisie na Twitterze. Na pewno to jest miły gest ze strony Roberta Lewandowskiego. Zwłaszcza, że Eriksen, przecież to jest zawodnik, który no, gra w bardzo dobrym drużynie w Serie A w Interze Medioland, jest duża intensywność. Wszystkich to praktycznie zaskoczyło. Wcześniej nie były takie problemy, żadnych problemów zdrowotnych nie miał Eriksen, a przecież wcześniej jeszcze występował w Tottenhamie, za na to nie wskazywało. No tutaj słyszałem wypowiedź jakiegoś lekarza, kardiologa, który mówił w ten sposób, że są pewne wady, jeśli chodzi o serce, które są ukryte, których się nie bada, jeśli chodzi o piłkarzy. Trochę zaskakujące, bo wydaje mi się, że piłkarz, jak przychodzi do klubu czy z klubu do klubu, to zawsze mówi się, że są, przychodzi testy medyczne, więc wydaje mi się, że powinien, no tak powiem, brzydko być przyświetlony od A do Z, od góry do, 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 do dołu, tak? Nawet pod takimi innymi względami, które nas mogłyby zaskoczyć. Natomiast okazuje się, że to są pewne rutynowe badania, no nie wiem, to co, EKG tylko robią, czy jakiś test wydolnościowy i to wszystko. Natomiast właśnie tego nie stwierdzono faktycznie tej wady serca, czy, czy może to był zawał, tak, no nie musiał mieć wadę serca, mogą to być zawał. No i Eriksen, Eriksen tutaj, no teraz trafił do szpitala, przebywa w szpitalu, jeśli chodzi o całą tą sytuację. Fajnie, że wypowiedział się Robert Lewandowski w tej kwestii, nie musiał, bo przecież Eriksen nie jest jego kolegą klubowym, nie gra z nim w Bajernie Monachium, nie jest też rywalem, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak, no Polska nie podejmuje tutaj Danii, może w przyszłości to się zmieni, więc nie musiał tutaj Robert Lewandowski zabierać tego głosu, a fajnie, że się właśnie w tej sprawie wypowiedział. No na pewno tutaj ta sytuacja z Eriksenem jest dużym zaskoczeniem. Znaczy, ja powiem w ten sposób: wielu kibiców mówi tak, że no to jest kwestia przeładowanego grafiku, kwestia pandemii. A więc tego, że pandemia spowodowała, że przez wiele miesięcy zawodnicy nie rozgrywali meczów, no przecież wiemy, że Serie A tutaj też pauzowało i później ścisk, tak? Wszystkie potem mecze wracają do, do grafików i jest mnóstwo tych meczów, bo trzeba nadrobić jeszcze te pozostałe miesiące. No i potem przeładowanie, zaraz mistrzostwa i praktycznie zawodnicy z biegu, tak, wchodzą do te mistrzostwa. No a może rzeczywiście tutaj był jakiś problem zdrowotny, jakaś ukryta wada. W każdym razie, no oczywiście życzymy zdrowia Eriksenowi, żeby wrócił do zdrowia jak najszybciej, no bo chcemy oczywiście tutaj oglądać rywalizację piłkarską, sportową, nie martwić się o stan zdrowia piłkarzy, tak. No tutaj byliśmy w szoku praktycznie, jak było to spotkanie. Oczywiście zdrowie jest najważniejsze, natomiast no, każdy był w szoku, tak, no bo takie, takie sytuacji się słyszało wcześniej jeśli chodzi o problemy zdrowotne poszczególnych piłkarzy, natomiast no, przede wszystkim tutaj, tak, życzymy zdrowia Eriksenowi, może będzie taka sytuacja, że będzie musiał zakończyć swoją karierę piłkarską i tak dosyć bogato, nie oszukujmy się, tak, no to jest mimo wszystko sukces, Greg Tottenhamie czy Finterze medialno na takim poziomie, no ale to już jakby inna sprawa, tak, to zobaczymy, byleby był zdrowy, cały i tak dalej, oczywiście łączymy się tutaj z, w, w, tak, z bólu z, z tą rodziną, bo to przecież jest tragedia i, i teraz tak nerwy, stres dla żony Eriksena, Natomiast y, zobaczmy sobie też taką sytuację, czy na przykład nie powinno być więcej y, odstępu czasu czasowego, jeśli chodzi o te mistrzostwa, jeśli chodzi o te euro. Być może te euro w tym roku powinno się odbyć później. No, sam fakt Euro 2020 odbywa się w 2021 roku przez koronawirusa, wiadomo przesunięte. Może piłkarze y, powinni mieć więcej wolnego, tak? Przecież teraz jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, była kwestia tego, żeby powstała Superliga e, Europejska, tak? Ostatecznie ten plan e, spalił na panewce, upadł, no ale to byłoby dodatkowe obciążenie, gdyby na przykład okazało się, że byłaby Superliga. Potem byłaby liga mistrzów, chociaż tam mówili, że jak te kluby, które by przyłączyły się do Superligi, to zostałyby wyrzucone z ligi mistrzów. No i do tego jeszcze rozgrywki krajowe, tak? Tytuł mistrzowski, Puchar, i tak dalej. No to yy, przeładowanie tych meczów, jeszcze często zawodnicy jadą na turnieje do Azji. Gdzie tam y, prezentują się, no, tak na przykład Bayer Monachium jeździ na, to jest chyba Audi Cup, tak, ten turniej, który ma miejsce w Azji. Oczywiście wszystko, y, jakby tak, bo sponsorzy na to naciskają, nalegają. No nie jest powiedziane, że y, trener musi wystawić ten pierwszy skład, na no, ale kibice też Azji chcą zobaczyć na przykład z bliska Roberta Lewandowskiego czy innych zawodników, czy Cristiano Ronaldo, czy innych zawodników. No i może to jest kwestia właśnie przeładowanych tych y, tutaj, właśnie tego grafiku, grafiku, jeśli chodzi o mecze jeśli chodzi o rozgrywki. Także na pewno miły gest ze strony Roberta Lewandowskiego, że wspomniał na temat Eriksena, swoich mediach społecznościowych. Nie musiał, nikt o tego nie, nie oczekiwał. Fajnie, że po prostu wypowiedział się w całej tej sprawie. Wiemy o tym, że ten mecz został dokończony. Dania kontra Finlandia. Finlandia wygrała, ale wydaje mi się, że tam też Dania zmarnowała rzut karny. Wydaje mi się, że no tutaj nastroje piłkarzy, jeśli chodzi o reprezentantów Danii, były tak masakryczne, że wszyscy chyba po prostu wybaczą tą porażkę, jeśli chodzi o Danę. Dania, chociaż Dania była lepszą drużyną, to jakiś cud jest, że praktycznie Finlandia wygrała, bo i zmarnowany rzut karny, i Dania miała kontrolowa piłkę, cały czas była na boisku przeciwnika, no ale yy, pewnie byli tak podłamani, no wiecie, to, to jest szok, tak, no bo gra się, tu jest cały czas rywalizacja piłkarska, sportowa, nikt nie patrzy na to, że nagle ktoś straci przytomność, tak, że nagle ktoś straci zdrowie każdy tutaj patrzy po prostu, być lepszym zawodnikiem, zdobyć gola, emocje, tak, rywalizacja, a tutaj szok po prostu, tak, tutaj jest szok. Gdybyśmy gdzieś szli na, nawet, nie wiem, na spacer czy do sklepu, jak ktoś z, 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 straci przytomność, to już jest szok, a co dopiero w przypadku sportowców, gdzie teoretycznie wydaje się nam, że oni są zdrowi, także często przedstawiani są jako przykład trybu życia, zdrowia i tak dalej, a tutaj się okazuje, że taka sytuacja ma miejsce. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.